Zaraz tu usnę. O czym on w ogóle mówi? Wyjdę, ale Einstein ma was na oku, jasne? A to kto? Zaraz wracam. Einstein ma nas na oku, bla bla. Boisz się moich dziwnych wąsów? Co się dzieje? Ja żyję! Tak! Krzyczcie do woli, dziewczęta! Mówiłem, że mam was na oku, ale łatwo was nabrać. A teraz wróćmy do tematu. Czy to oznacza, że mamy uważać? Jak szybko mówi. I co? Kto chce spróbować? Tylko nie ja, tylko nie ja. Rety, Mandy jest przerażona. Nic ci nie jest? A jak nie będę umiała? Niedopuszczalne! Nigdy nie zdasz! Nigdy! Widzisz? Nie, proszę! O, Rety. Mandy? Dobrze się czujesz? Tak, jasne. No dobrze, wezmę kogoś do odpowiedzi. Popatrzmy. O, raju. O! Nie, proszę nie! No dobrze. Czujesz to? Co takiego? Przywlokłam to z łazienki? Mandy ma ogon z papieru, widzicie? Jaka obleśna. To niechcący. Nie! Słyszę swoje imię? Aha, wybieram ciebie! Chodzi o Ginę? Nie, nie. Ciebie. Nie, to chyba pomyłka. Mnie? Pst, idź. To jakiś koszmar. Dobra, dam sobie radę. O, Rety. Co z twoją spódnicą? Mandy, spódnica. O nie. Jakie ma śmieszne majtki. Jak u małego dziecka. Za co? O, Rety, zaraz, co? Ziemia do Mandy. Cóż, już po mnie. Obym nie miała śmiesznych majtek. Dobrze, spróbuj to rozwiązać. Widzisz? Chyba wiem, jak to zrobić. 2H2O? Tak mi się wydaje. Obym się nie pomyliła. I co? Nikt się nie śmieje. Klasa nie zwraca na mnie uwagi. Wow. Bardzo dobrze. Mandy, zasłużyłaś na szóstkę. No nie, udało się, szóstka. Nie do wiary. Wow. Upadnę. Co? O, Rety. O, jejku. Widzieliście to? Ha, ha, ha. Auć. Czemu się za mnie śmiejecie? Kolejne nudne działanie z algebry. Odpowiedź to X. Chyba, że wyjdzie wam 5. Wow, Matt, tak fajnie rozwiązuje zadania. To o wiele ważniejsze niż głupia algebra. Moja słodka miłość. Kocham go całym sercem. Miłość mojego życia. Cześć, Matt. Coś dla ciebie zrobiłam. Na pewno ci się spodoba. Próbujesz mnie tak poderwać? Ile ty masz lat, ty przegrywie. Ale z niej przegryw. Zaraz, gdzie to jest? Spadło mi z biurka, czy co? O, tu leży. Całe szczęście. Czekaj, to twoja kartka? Wygląda na ważną. O, Rety, kochasz się w macie? Tak jakby... Pokażę mu to. Nie, nie, błagam. Na pewno? Nie rób tego. Dobrze. Świetnie. Nie, zmieniłam zdanie. Co? Specjalna przesyłka. Co to? Moje imię? O, nie, nie, nie. O, serio? Możesz to oddać. To będzie przezabawne. Niech spojrzę. Zaraz. Poważnie? Matt? Podaj to do niej. Do Emily?
Tak. To jest jakiś koszmar. Nieważne. Zaraz, czy to moja kartka? Niemożliwe. Matt dopisał moje imię? Nie wierzę własnym oczom. Hurra! Wow! O, Matt. Kocham cię, Emily. To najpiękniejsze słowa. Ach, czy mogłabym się gdzieś przesiąść? W końcu mogę je odłożyć. Ach. Wow, spójrz na to. O, dzięki, Mandy. Nie o to chodzi. Nie rozumiem. Chodź, to ci wyjaśnię. Usiądźmy tutaj, dobrze? To ciekawe. Zaraz zobaczysz. Będzie o wiele bardziej ciekawie. Arcyciekawie. Gotowa? Tak. Krwawa Mary. I co? Zaraz, też coś słyszałaś? To chyba nie działa. Zaraz. Poczekaj. No dobrze. Gotowa? Krwawa Mary. Wow. Widziałaś to? O nie. To już koniec, na pewno. Słuchaj. Panujemy nad wszystkim. No dobrze. Krwawa Mary. Krwawa Mary. Czy ktoś powiedział krwawa Mary? O, czy to... Co? Spokojnie, wytchórze. Co za ulga. To was nieco uspokoi. Trochę mi głupio. Chodźmy. Dziewczęta. I tak się oblicza X. Zamknę na chwilę oczy i odpocznę. O, co przegapiłam? Gdzie są wszyscy? O, nie mam zegarka. Jakie to dziwaczne. Przez które drzwi powinnam przejść? Wybiorę te po lewej. Halo? Co? Jaki wielki ekran. Widziałam już ten film? Podziękuję. Spróbuję jeszcze raz. Drzwi po prawej. Hej, właśnie stąd wyszłam. Jakie to dziwne. A może to tu? Przed chwilą tu byłam. Dobrze, spokojnie. Spróbuję jeszcze raz. Chyba jestem w punkcie wyjścia. To świetnie. Uda się. Wow. Wow, co za fajne miejsce. Nieważne. Jaki tu mróz. Nie, to nie dla mnie. A teraz? Co to jest? Ściana? To niemożliwe. Wypuśćcie mnie stąd. Jestem w potrzasku. Halo? O rety. Co mam zrobić? Zostanę tu na zawsze. Co? Już po wszystkim? Koniec lekcji. Do widzenia. Myślałam, że nigdy nie skończy. A ja myślałam, że tu utknęłam. Idziemy do kina? No jasne, poczekaj. Co? Nie, nie. O, kiedyś byłam piękna i młoda. Czemu się zestarzałam? Wszyscy mnie kochali. Teraz tylko dziergam i rozmawiam z kotem. Cześć, babciu. Cześć, kochanie. Rozgość się. Co się stało? Czemu płaczesz? To nic takiego. Powiedz. To opowieść o miłości i porzuceniu. Jesteś piękna niczym róży kwiat. Zupełnie jak ty, kochanie. Tak się cieszę, że dane było mi cię poznać. O, a to kto? Te kwiatki pięknie pachną. Co za ślicznotka. Jestem tutaj, wszystko słyszę. Podziwiałem kwiaty, przysięgam. O, babciu, przykro mi. Jest to niebo piękniejsza. Zawsze będę sama. To był kot?
Spójrz na mnie, jestem stara i pomarszczona. Alex już nigdy na mnie nie spojrzy. To poważny problem. O, mam pomysł. Dam ci specjalną maseczkę. Może pomoże. Wyglądam jak jakiś włamywacz. Ale jeśli dzięki niej odzyskam go, to nie szkodzi. Zostaw ją na noc. Dobranoc, babciu. Gdzie jest lustro? Aby to zadziałało. Moja skóra. Nie mam zmarszczek. Znów jestem młoda. Koniec z wiotką skórą. Niesamowite. Muszę pokazać się Alexowi. Przygotuję się. Ach, nie ma to jak dobra kawusia. O, widzę go. Dasz radę. Tutaj. Mandy? Pięknie wyglądasz. Przestań. O, co to za młodzieniec? Dzień dobry. Hej, to moja dziewczyna. Ciekawe zajęcia. Zjedzmy drugie śniadanie. Prawda, że tamte równania były fascynujące? Kocham matmę. Wow, mam cię. Uratowałeś mnie. Łapy precz od niej. To nic takiego, możesz na mnie liczyć. Jaki on uroczy. Cóż, do następnego. Mam nadzieję. No siema. Co? Nie po twarzy. Dobra, nieważne. Mało brakowało. Mój bohater. Zaraz, Jake i Grace? 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 Jak mogłaś? Chyba się zakochałam. Tak będzie idealnie. Wyznam Grace swoją miłość. Hej, jak dużo balonów. O, to ty. Czego chcesz? Ty to zrobiłeś? Tak, kocham Grace. Życzę powodzenia. Nie potrzebuję. Wystarczy, że poczekam. O, zapomniałem o prezencie. Przyniosę go. Muszę przeczytać te książki. To moja szafka? Nie do wiary. To takie słodkie. Wow, romantyczne. Niesamowite. Pójdę na lekcję. O, cześć. Dzięki, Jake. A nie ma za co. Nie, co ona robi? To mnie powinnaś tulić. Nie wiedziałam, że coś czujesz. To piękne. Dzięki. Ja? Myślisz, że to ja? Zaraz. Ani mi się waż. Tak, to ja. Pewnie, że tak. Jesteś kochany. Do zobaczenia. Masakra jakaś. Nara, frajerze. To niezbyt miłe. Już ja ci pokażę. Grace, ja to zrobiłem, a nie Jake. Aha, jasne. Zasłaniasz mi. Odsuń się. Idę z Jake'iem. Ale ja cię kocham. To nie fair. Świetnie dziś wyglądam. Pewnie, że tak. Hej! Hej! Świetnie wyglądasz. To nie fair. Zobacz, gapi się na nas. Znowu. Co? Ja? Jak ona śmie? Po jej cerze przyda się nieco blasku. Komu teraz jest do śmiechu? Co to? Z twoją twarzą jest coś nie tak. Spójrz. Moja skóra. Co się stało z moją gładką skórą?
Ha, ha, a masz. I jeszcze parę rogów. O, coś wyrasta ci z głowy. Co? Co się ze mną dzieje? Słuchaj, wszystko będzie dobrze. Nie martw się. O, jaki on czuły. Ale to błąd. Zaraz. Kto to taki? Miłość mojego życia. Cześć, Eli. To dla ciebie. O, wow. Co za niespodzianka. Dzięki. Nie rozumiem, jak to możliwe. To dla ciebie, Mindy. O, to słodkie. Wow, szczęściara. Zaraz, o kurczę, to Matthew. O, zaraz, a gdzie dmuchawa? No, już lepiej. Wow, on jest chodzącym ideałem. Idzie w moją stronę. Siema, Emily. Cześć. Od dawna chciałem to zrobić. Ale co ty robisz? Zaufaj mi. Teraz wszystko jest nieważne, wiesz? A, tutaj jesteś. Czemu się zadajesz z chujonką? To moje okulary. Muszę już iść. Stój. Prawie zapomniałam. To twoje. Czemu to zrobiłaś? Nie wierzę, że Matthew z nią jest. Ten list musi być doskonały. Wyznam mu, co do niego czuję. Gotowe. O, jest Matthew. Byłaby z nas świetna para. Przekażę mu list. Muszę dodać tylko jeden szczegół. To serduszko. W końcu, co może pójść nie tak? Najwyżej mnie upokorzy i będę musiała zmienić szkołę. Matthew? Tak? O, cześć, Emily. Cześć, fajnie wyglądasz. No wiem, co słychać? Nic takiego. Miło się gadało, pa. Aha, to było dziwne. Był na wyciągnięcie ręki. To była świetna okazja. A, tutaj jest. Zaraz, zaraz. Nie muszę mu dać do ręki. Rzucę to do szafki. Teraz albo nigdy. Wrzucam. Nie ma już odwrotu. Udało się. Chyba. Co za nudna lekcja. Nie wiem, nie jest tak źle. Hej, ty. O, rety. Muszę skończyć liścik. Koniec. Gotowy. Emily? Tak? Dzięki. Napisał coś do mnie? Nie wiedziałam, że tak czuję. Spełniają się moje marzenia. W końcu będziemy razem. Psst. Emily, co ty robisz? To do Ginny. Do Ginny? O, udane selfie. Jasne, tak jest. Od razu wiedziałam. Hej, to do ciebie. To żenujące. Co to? O, jakie to słodkie. Też tęsknię, Matthew. Hej, ślicznatko. Niezły z ciebie flirciarz, ale bądź taki nadal. Przestańcie, błagam. Rrr. Muszę się przesiąść. O, super, teraz lepiej ją widzę. Dzięki, Emily. Nie wiedziałem, że nauka jest tak ciekawa. O, wiadomość. O nie, zapomniałem o urodzinach Ginny. Potrzebuję prezentu. Musi tu być coś przydatnego. O, dobry początek. Teraz jeszcze tylko prezent. Ło, ouch. Hej, wstążka też się przyda. Później to poczuję. Okej, pora coś wymyślić. Świetnie mi idzie. Koniec, wygląda świetnie. Ale co mógłbym tu włożyć? Lalkę? Następna lalka, tego mi trzeba. Nie. Kwiaty? Świetny pomysł. Są piękne. Skąd tu tyle pszczół? Urządliły mnie. Nie, lepiej nie. To jest dobry pomysł. Żartujesz sobie? Nie ma mowy. Fuj. Dalej, myśl. O, już wiem. Zrobię dla niej pamiętnik.
Weźcie zwykły zeszyt, otwórzcie tylną okładkę, nałóżcie cienki pasek kleju wzdłuż krawędzi. Pamiętajcie tylko o bok i dół. Potem weźcie różową wstążkę i przyłóżcie ją do kleju. Powtórzcie na całej szerokości kartki. Potem weźcie zieloną wstążkę. Przyklejcie paski wzdłuż zewnętrznej krawędzi. Nie zostawiajcie przerw między paskami. Teraz zamknijcie zeszyt. Połóżcie różowe wstążki na okładce. Teraz przeplatajcie zielone między różowymi. Powtórzcie z pozostałymi wstążkami. Powstanie taka karteczka. Otwórzcie zeszyt ponownie. Nałóżcie klej wzdłuż górnej krawędzi. Zagnijcie wystające wstążki, przyklejcie i solidnie przyciśnijcie. Nałóżcie klej wzdłuż krawędzi, a teraz na wstążkach. Zwróćcie uwagę, że tylko na trzech bokach. Do wstążek przyklejcie kartonik. Przyciśnijcie, żeby się trzymał. Proszę, domowej roboty pamiętnik. Oby spodobał się Ginie. Jestem gotów na jej urodziny. Mam coś dla ciebie. Wow. Pocięty papier, dzięki. Serio? Zajrzyj do pudełka. No tak. Dzięki. Jesteś super. Wiem. Uwaga, uczniowie. Czas na sprawdzian. Czy to dobra odpowiedź? Nie. Hej, psst. Pomożesz mi? Co? Nie, sama se pisz. No, dobra, może ona mi pomoże. Hej, co? Pomożesz mi? Nie, nie. Serio? Nie. Pięknie, obleję jak nic. Psst. Emily, ja ci pomogę. O, rety, tak, poproszę. Proszę, weź to. Wow, niesamowite. Dobra, księga życzeń ci pomoże. Dobra, pora coś wymyślić. Muszę tu coś napisać. Nie dość, że zdam ten test. To jeszcze na 5. O, wow. Co się z tym dzieje? Test podaje mi odpowiedzi. Yes, yes, yes. Hej, mam inny świetny pomysł. Nie chciała mi pomóc, tak? O nie. Oj. Komuś zepsuł się ołówek. A za złamanie babskiego kodeksu... O nie. Mój brzuch. Muszę do łazienki. Ha, jak pobiegła. Przepraszam. Skończyłam pisać. Mam nadzieję, że autobus zaraz przyjedzie. Nie widzę go. Ja też nie. Nie, to ja jestem królową. To czekamy. Chyba o nas zapomnieli. Wstawaj, już jedzie. Ej, tutaj. Dlaczego się nie zatrzymał? I zdobyłeś punkt? No, pokażę ci jak chcesz. Muszę już iść. Czekaj, podwiozę cię. Fajna fura, co nie? Średnia. Ale to lepsze niż autobus. Wstąpimy na szejka? Juhu! Czy przydarzyło wam się coś takiego? Nie zapomnijcie przesłać tego filmiku znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco.